Komentarz do piątej księgi Mojżeszowej, do rozdziału 12, ciąg dalszy. Autor Charles Henry McIntosh. Jedno miejsce oddawania czci. Ale Izrael musiał zrobić coś więcej. Łatwo mogła pojawić się myśl, żeby na wszystkich miejscach, gdzie uprzednio stały przedmioty pogańskiego kultu, postawić ołtarze prawdziwego Boga. Jednak Boże myśli były inne. Widzimy to w wersetach od 4 do 7. Izrael miał posiadać tylko jedno miejsce oddawania czci. Miejsce, o którym zadecydował Bóg, a nie człowiek. Mieszkanie Boga, miejsce Jego obecności, miało stać się punktem centralnym życia Izraela. To tam Izraelici mieli zanosić wszystkie swe ofiary. Tam jedynie mieli uwielbiać i radować się wspólnie przed obliczem swego Boga. Jakże miałoby też być inaczej? Jeżeli Bóg zgodnie ze swoim upodobaniem obrał sobie miejsce na mieszkanie spośród swego odkupionego ludu, lud musiał przyjąć to jedno miejsce za miejsce oddawania czci. Wszystkie inne miejsca były automatycznie wykluczone i każda wierząca dusza z pewnością potrafiła się z tego radować. Każdy, kto naprawdę miłował Pana, nie potrafił inaczej, jak tylko powiedzieć z całego serca: Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Psalm 26, werset 8. Oraz: O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Psalm 84, werset 2 do 3, 5 werset, 11 werset. To niezmiernie ważny aspekt. Mieszkanie Pana było drogie sercu każdego prawdziwego Izraelity. Niestałe serce tęskniło może za jakąś zmianą, ale dla serca, które miłowało Boga, każdorazowe odejście z Jego błogosławionej obecności było zmianą ku gorszemu. Prawdziwy czciciel jedynie w obecności Bożej mógł znaleźć swoje zaspokojenie, błogosławieństwo i pokój. Człowiek taki ani nie myślał o tym, żeby pójść gdzie indziej, bo dokąd miałby się udać? Był tylko jeden ołtarz, tylko jedno miejsce obecności Bożej. Tylko jeden Bóg, jednocześnie tam było także miejsce dla każdego szczerego chwalcy Pana. Myśl o jakimkolwiek innym miejscu kultu była dla niego nie tylko zlekceważeniem słowa Pańskiego, lecz także oddaleniem się od jego świętego mieszkania. Nasz cały rozdział 12 Piątej Księgi Mojżeszowej zajmuje się tą ważną zasadą. Mojżesz przypomina ludowi, że wraz z wejściem do kraju Pana muszą zapomnieć o samowoli, którą okazywali na polach moabskich i w pustyni. 12 rozdział, 8 do 14 wersetu. We wszystkim, a to obowiązuje nie tylko w kwestii przedmiotu naszej czci, ale także i miejsca jej oddawania, zależni byli od rozkazu Pana. Wszelkie postępowanie według własnego uznania musiało zakończyć się na zawsze w momencie, gdy przeszli przez Jordan, rzekę śmierci. Jako odkupiony lud postawili swą stopę na gruncie danego im od Boga dziedzictwa.
Dopiero gdy znaleźli się w szczęśliwym posiadaniu kraju, posłuszeństwo wobec słowa Pana stało się ich trzeźwą i rozważną służbą. Rzeczy, które Bóg mógł tolerować w pustyni, były nie do pomyślenia w Kanaanie. Im większe są nasze przywileje, tym wyższa także nasza odpowiedzialność i tym konkretniejsze wytyczne naszego postępowania. Ludzie, którzy angażują się w sprawy wolności woli i czynu, prawa wolności myśli i wyznania w religijnym zakresie, z pewnością określiliby tego rodzaju zasady jako ciasne horyzonty myślowe, niegodne naszych oświeconych czasów i wykształconych ludzi. Ale czy Bóg nie ma prawa, aby ściśle opisać swemu ludowi sposób, w jaki chce od niego otrzymywać cześć? Czy nie miał on prawa, by wyznaczyć miejsce, w którym chciał spotykać się ze swym ludem? Czy rzeczywiście jest to dowód wysokiego wykształcenia, wybitnego umysłu i wielkiego serca, gdy próbuje się Bogu odmówić Jego oczywistych praw? Jeżeli Bóg ma prawo, by wydawać rozporządzenia i nakazy, to czy rzeczywiście jest to przejawem ciasnoty serca i zawężonych horyzontów, gdy Jego lud okazuje Mu posłuszeństwo? Prawdziwie szerokie serce ujawnia się zawsze w posłuszeństwie wobec przykazań Bożych. Jakże nieopisanym przywilejem dla wszystkich, których łączyła miłość do Boga, było zgromadzanie się tam, gdzie On swemu imieniu wyznaczył miejsce na mieszkanie. Jakaż łaska przejawiała się w Jego życzeniu, by zgromadzać swój lud wokół siebie. Ale ktoś zapyta, czy przez to nie były ograniczane osobiste prawa Izraelitów? Wręcz przeciwnie, były pomnażane. W swojej nieskończonej łasce Bóg zatroszczył się także i o to. Znajdował swą radość w obsypywaniu swego ludu błogosławieństwami wspólnie oraz każdego z osobna. 12 rozdział 20-22 wersetu. 5 Księga Mojżeszowa. Dobroć i miłosierdzie Boże pozostawiały znaczną swobodę ruchów w osobistym, rodzinnym zakresie. Jedynie odnośnie krwi istniało konkretne ograniczenie. Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Nie będziesz jej spożywał, wylejesz ją na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spożywał, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie. Gdy będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana. 12 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, wersety 23-25. Na ile Izraelici potrafili zrozumieć tę tak ważną zasadę, którą rozważyliśmy szczegółowo, zajmując się trzecią Księgą Mojżeszową, nie jest dla nas najistotniejsze. Lud miał po prostu uznać nieograniczone prawa Boga i być posłuszny względem Jego przykazań, aby dobrze się powodziło im oraz ich dzieciom. Po tym krótkim wtrąceniu zakonodawca przechodzi do ważnego tematu publicznego oddawania czci Bogu przez Izraela. Tylko dary poświęcone, które będziesz miał, i dary ślubowane weźmiesz i przyjdziesz na miejsce, które wybierze Pan. 12 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, werset 26. Pan pragnął zgromadzać swój lud wokół siebie od czasu do czasu, aby radował się przed nim wspólnie i aby on sam mógł radować się swymi odkupionymi. Jest to kosztowna prawda dla wszystkich, którzy prawdziwie miłują Boga. Z pewnością możemy powiedzieć, że każdy prawdziwy Izraelita od Dan aż po Berszebę z radością śpieszył na miejsce,
na którym Pan złożył swoje imię i gdzie chciał spotykać się ze swoim ludem. W Psalmie 122 opisane są uczucia serca, które miłowanie mieszkanie Boga Izraela. Punkt centralny społecznego życia 12 plemion Izraela, poświęcone miejsce, które w myślach każdego szczerego Izraelity wiązało się z chwałą i radością, oddawaniem czci Panu i społecznością Jego ludu. Wrócimy jeszcze do tego tematu przy rozważaniu 16 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej.